Znów jesteśmy z państwem. Bartosz Łyżwiński i Dorota Łosiewicz. To jest Telewizja w Polsce, a my jesteśmy w centrum wydarzeń. Jesteśmy w centrum wydarzeń i słuchamy wicepremiera Kosiniaka-Kamysza, który tak mówi o możliwości nałożenia embarga na handel z Ukrainą. Polska ma dodatni bilans handlowy z Ukrainą. I o tym też trzeba na spokojnie opowiedzieć. I część rolnictwa, tak jak przemysł mleczarski, bardzo dużo produktów sprzedaje na Ukrainę. I jakbyśmy zablokowali, to jest odwet ze strony ukraińskiej, analogiczne działanie i na przykład wtedy wychodzą rolnicy mający stada krów mlecznych i protestują. Więc musimy to rozważyć. Rząd będzie to rozważać, ale jak tak mówi wicepremier, to sądzę, że ta decyzja jednak o embargu nie zapadnie. Przypominamy, że VAT na żywność nie będzie przedłużony, zerowy VAT na żywność nie będzie przedłużony po 31 marca. Zobaczmy, jak skomentował to Błażej Poboży, były wiceszef MSWiA. To właśnie ten komentarz: rząd premiera Tuska zdecydował, że od 1 kwietnia nie będzie już wprowadzonej przez rząd Prawa i Sprawiedliwości zerowej stawki VAT na żywność i to nie jest prima aprilis 7 kwietnia. Polacy mają pierwszą demokratyczną możliwość powiedzenia, co o tym myślą, i to też na serio. A my wracamy do tematów rolniczych, trochę skaczemy po tych tematach. Ale to, co się dzieje w rolnictwie i tak naprawdę, jeżeli chodzi o nasze bezpieczeństwo żywnościowe, jest kluczowe. Wszystkich nas to dotyczy i wszyscy obserwujemy na pewno, czy jesteśmy, czy rolnicy są bliscy porozumienia z rządem. W sobotę kolejne spotkanie tego środowiska z premierem Donaldem Tuskiem nie przyniosło żadnych efektów, żadnych konkretów, a rolnicy zapowiadają duży ogólnopolski protest i zapowiadają go na 20 marca. Tylko czy aby rząd nie bierze rolników na przetrzymanie? Rząd gra na czas. Rząd będzie przeciągał te rozmowy, opowiadał, że o coś tam zabiega i tak dalej. Chodzi o to, żeby te protesty rolnicze wytraciły impet. Ja gorąco zachęcam wszystkich, którzy będą oglądać ten wywiad, żeby wspierać rolników, protestować razem z nimi, nie pozwolić, żeby te protesty wytraciły swój impet, bo żeby zmusić Unię Europejską i rząd do ustępstw, znaczy rząd do działania na rzecz rolników i Polaków, a Unię Europejską czy Ukrainę do ustępstw. To potrzebne są długotrwałe protesty. Tylko długotrwałe, zdeterminowane protesty zmniejszają do ustępstw polityce. Przypomnieliśmy tę wypowiedź wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka, ponieważ teraz naszym gościem jest pani Julita Olszewska, której wypowiedź na TikToku już dzisiaj państwu pokazywaliśmy. Witamy panią bardzo serdecznie. To, czy rzeczywiście jest tak, jak mówi marszałek Bosak, że rząd bierze rolników na przetrzymanie, pani Julito? Witam serdecznie. No tak wygląda troszeczkę, chociaż ja jeszcze taka mi nadzieja przyszła, że ten wybory europarlamentarne mogą nas tylko poratować, że siły w Unii Europejskiej się zmienią. No troszkę nam tu zerwało połączenie z panią Julitą. Mamy nadzieję, że za chwilę je odzyskamy. A przypomnijmy, że w sobotę odbyło się spotkanie premiera z rolnikami. Nie odniosło rezultatu, ale już oddajemy pani głos. U mnie gorący sezon, bo się szykujemy właśnie do 20 marca i tych telefonów trochę jest. Tak, rząd nas bierze, myślę, że to chodzi po prostu nie o to, że my pójdziemy w pola i tak dalej, tylko chodzi o to, że oni chcą przetrwać wybory lokalne, potem do Europarlamentu i wtedy będzie wiadomo, jakie siły w Unii będą rządzić. No daj Boże, żeby to się zmieniło i te wszystkie durnowate pomysły zostały wycofane, żeby z Polski nie stworzyć Parku Narodowego. Rząd zapowiada, pani Julito, konkrety na 15 marca. Między innymi wtedy rolnicy mają się dowiedzieć, jakie zmiany w Zielonym Ładzie zaproponuje Komisja Europejska, ale troszeczkę wiemy, bo trochę komisarz Wojciechowski zdradził, że tam chodzi o ugorowanie, czy też odejście od zakazu używania pestycydów. Co pani na to? Ale nam nie chodzi o pestycydy. W ogóle to jest jakaś paranoja nam wmawiać, że my walczymy o większą ilość środków ochrony roślin, bo to, co mamy, to czy działa, czy nie działa, to już nawet nikt z rolników o tym nie mówi. Ugorowanie to jest ułamek
ułamek tego, co nas gdzieś tam czeka jako zhamowanie naszej produkcji. Tam są inne rzeczy, bardzo, bardzo niebezpieczne. Jest to opłata za emisję CO2 od każdego zwierzęcia. O tym też jakoś za mało, może ja sama żałuję, że o tym nie mówiłam. Jest jakiś przelicznik, że świnia to 300 zł podatku, krowa 1000. To jest mnóstwo różnych rzeczy. Zalesienia, zakaz wstępów do lasów, zalewania torfowisk. Przecież Polska jest jakby takim krajobrazowo, no to tych torfowisk mamy bardzo dużo, które zostały podciągnięte, prawda, pod Naturę 2000, gdzie się uprawia i to ekologicznie. Czy pani jest już trochę zmęczona, bo widzieliśmy to nagranie, pokazywaliśmy je godzinę temu, kiedy pani mówi o tym, że liczy, że inni się trochę zaangażują, rolnicy, bo wiadomo, że każdy protest ma swoje twarze, ma swoich liderów, ma ludzi w poszczególnych województwach, którzy się angażują. I do tego zmierza moje pytanie, czy pani już nie traci sił, czy na to właśnie też nie liczy rząd, że pani, tacy ludzie jak pani zmęczą się? Nie. My jako liderzy, znaczy no sama się tak nazwałam nawet, chociaż unikałam tego. My tutaj jako grupa na przykład Podlasie nie tracimy sił. My tutaj mimo naszych różnych jakby różnic w formach protestów, w poglądach, bo też każdy ma inne poglądy swoje. Ja na przykład odpuściłam swoją gminę, o czym ja mówię, bo izby rolnicze na moim terenie mam wrażenie odrzucają mnie na bok i że Julii, ty proszę... unikać jak ognia. Tutaj PSL rządzi. To głośno mówię, bo tego nie mówiłam, ale teraz powiem. To PSL mnie tak tutaj urządza. Więc ja gminę swoją jakby zostawiam, protestów to już robić nie będę. Ja osobiście. Jak ktoś chce zgłaszać, ja nie będę jakby tutaj zabraniać. Ale ja nerwów swoich na jakieś tam działaczy nie będę tracić, bo ja myślę, że są większe sprawy. Jeżeli ja mogę zablokować, dajmy na to, czy zrobić protest w większym miejscu, to ja to tam zrobię. Nie będę swojego zdrowia psychicznego zostawiać tutaj na tym terenie. Mówi pani o swoich problemach z działaczami PSL-u, a jak pani relacje z ministrem Kołodziejczakiem po tej głośnej historii tego pierwszego pani TikToka, kiedy wzywała pani do protestów? No, on miał się domagać, żeby pani usunęła z internetu to nagranie. Potem była jakaś wizyta obcych panów u pani w gospodarstwie. Jak to teraz wygląda? Jesteśmy teraz na tym etapie, że sprawa jest w prokuraturze. Ostatnio... kiedy wróciłam z protestu z Warszawy, następnego dnia była u mnie policja, żebym zeznania jeszcze raz swoje podała, świadków tego wydarzenia, więc to tam gdzieś to sobie się toczy. Ja to ogólnie rzuciłam pod nogi, bo patrzę, że pan Kołodziejczak sam siebie zaorywać zaczyna swoimi wypowiedziami. Ja na jego miejscu osobiście bym dawno jeszcze te resztki honoru i godności podniosła i odeszła z tego ministerstwa. Woła na rozmowy, tak jak u nas, jak ja znam tych mężczyzn, którzy byli, mieli zaproszenia w sobotę na rozmowy, potem te zaproszenia były anulowane, potem znowu byli zaproszeni, oni zajechali, ich nie wpuszczono. Teraz te rozmowy, co miały być w poniedziałek, też zostały odwołane. Mi się wydaje taka jakby... moja myśl główna. Przed wyborami wszyscy mieli sposób na nasze problemy. Wszyscy. W kampanii wyborczej każdy wiedział, co ma zrobić. Jak te wybory wygrali, tak te wszystkie pomysły gdzieś uciekły, pochowały się i oni teraz myślą. Mówi pani Julito, że pan Kołodziejczak powinien zachować honor i odejść z ministerstwa. Jak pani ocenia tę jego zmianę oceny działań policji? Mieliśmy do czynienia z pacyfikacją rolniczego strajku i zaraz po tych zdarzeniach minister Kołodziejczak negatywnie ocenił działania policji, ale już wczoraj słyszeliśmy, że on właściwie nie wie, nie widział i nie może tak do końca tego ocenić i policja właściwie robiła to, co powinna robić. No w sumie, ja mówię, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Jak była piątka dla zwierząt i sam, czy tam były potem protesty, nie wiem, który to już rok był, bo ja jakby tej chronologii nie będę używać, bo ja mogę zapomnieć, pomylić się. Jak sam dostawał po oczach gazem, to tak to przeżywał, tak płakał, jakie państwo milicyjne i tak dalej. Jak myśmy dostali tym gazem po oczach, no to w sumie to organizatorzy, a to Solidarność, a to wasza wina, a to czego, a jak ja tutaj jeszcze obronię posłów Konfederacji, bo tutaj nieraz słyszę, lansowali się. Poseł jest reprezentantem narodu. I tam nie tylko powinno być trzech czy czterech posłów Konfederacji, tylko te PSL-e,
i to wszystko tam powinni stać i tym gazem równo po oczach dostawać jako nasi reprezentanci. Dlaczego ich nie było? Dlaczego to się wszystko teraz chowa? Ja nie mogę darować PSL-owi, który jest, wywodzi się ze środowisk rolniczych. Kim wy jesteście? To powiedzcie, że jesteście Platforma. To my nie będziemy na nikogo liczyć. Na razie tylko wobec jednego z funkcjonariuszy toczy się postępowanie wyjaśniające, tego policjanta, który miał miotać kamieniem w protestujących. Moje pytanie jest takie, czy w związku z tym, co się wydarzyło w Warszawie i tymi scenami, które teraz widzimy, pani środowisko trochę się boi, czy to jest tak, że wręcz przeciwnie, to was skonsoliduje i spowoduje, że wy absolutnie z tej barykady nie zejdziecie i nie dacie się zastraszyć? Nie, no my się nie zastraszamy. Raczej nie słyszałam czegoś takiego wśród swoich kolegów, że ktoś tam się czuje zastraszony i przystopowany. Ja powiem tak o tym marszu. Pierwszy marsz był organizowany jakby przez to bodajże izby rolnicze chyba to robiły tak bardziej. Drugi marsz był ogłoszony przez Solidarność. Ludzie byli i na jednym, i na drugim, albo na jednym nie byli, bo tam była akcja z tym Izdebskim i z jakimś porozumieniem jego. Ja osobiście pojechałam z Solidarnością, bo mi sercowo jest bliżej w tą stronę. Nikt nie rezygnuje, nikt się jeszcze nie poddaje, pomimo tego, że idzie ta wiosna, ale to jest tak bardzo ciężka wiosna. Mówię, tu jest z Wielkopolski, już rozmawiałam z rolnikiem, który mówi, Julita, ja będę miał komornika zaraz. I co? A jaka będzie nasza jesień? Jakie będą żniwa? My musimy strajkować, będziemy robić to na naszych, w tych niższych tu poziomach lokalnych. Mam nadzieję, że to się uda potem z tych lokalnych stworzyć właśnie jako całość. Będzie to przeszkadzać zwykłym ludziom pewnie, będą jakieś głosy niezadowolenia, ale my walczymy o większą sprawę, naprawdę. I mam nadzieję, że kiedyś ludzie przejrzą na oczy i zobaczą, że no nie daj Boże, żeby to było w tym momencie tym złym dla rolnictwa, że o, a jednak oni mieli rację, żeby to nie było za późno. A pani Julito, jak pani ocenia to, tę zapowiedź, że zerowy VAT na żywność nie będzie przedłużony po 31 marca bieżącego roku? No a po co ma być przedłużony? Chcieliście, to płaćcie, no. Chcieliście, ale, to... A prąd, a ceny prądu, które były zamrożone? A to jeżeli teraz pani policzy te VAT na żywność, plus ceny prądu do góry, jak pójdzie nam żywność do góry? Tak ogólnie wszystko. Chcieliście i płaćcie, a kogo pani ma na myśli? No wyborców. Wybraliśmy, naród wybrał takie rządy, jakie wybrał. No i no to teraz ten rząd decyduje o naszej dalszej przyszłości. No to ja nie głosowałam, więc jakby patrzę na to, co wybrali moi... Rodacy. Jeszcze na koniec, pani Julito, zapytam o te propozycje ministra Kołodziejczaka ściągnięcia z rynku około 4 milionów ton zbóż. Czy to jest jakaś propozycja, która państwa urządza? W magazynach mamy 9 milionów ton zbóż. Prawdopodobnie to jest oficjalna liczba. Ja nie wiem, bo nie ma audytu magazynów. Ktoś się chyba tego domagał, żeby zrobić audyt, ile tak naprawdę mamy zapasów zboża. O ile wiem, to tego to nie powstało. Szacunkowa kwota to jest 9 milionów ton. Ale jeszcze wrócę, bo tam pani na początku mówiła o mleku, że my mamy dodatni eksport. A dlaczego do nas same płynie mleko z Litwy? I jakie to jest mleko? Jadą cysterny z surowcem, z mlekiem surowym z Litwy. Dlaczego jadą, skoro my mamy tam, jak nas zablokują, to my nie sprzedamy, a do nas jedzie mleko cały czas litewskie, które nie wiem i my nie wiemy jako rolnicy, czy jest litewskie. To mówił wicepremier Kosiniak-Kamysz, który obawia się tego embarga na handel z Ukrainą, bo właśnie twierdzi, że no, skutki mogą być takie, że polscy rolnicy nie będą tam sprzedawać, w tamtym kierunku. No to jakbyśmy tam nie sprzedawali, to może trzeba by było wstrzymać import innego mleka, które wjeżdża. I mówię, my jako rolnicy podejrzewamy, że to jest ukraińskie mleko. Bo Ukraina do nas mleko może puścić za ile? Za półtora roku? Oficjalnie. A jak wiemy oficjalnie, to i zboża nie ma ukraińskiego u nas. I różnych rzeczy nie ma ukraińskich. Więc jakby ja bym się zastanowiła, skąd mleko jedzie do nas od strony litewskiej. Jakie to jest mleko?
No i to jest właśnie jeden z państwa postulatów, embargo na produkty rolno-spożywcze z Ukrainy. Dziękujemy bardzo za rozmowę. Dziękuję. I do tego tematu na pewno będziemy jeszcze wracać. Julita Olszewska, rolniczka z Podlasia, a tak. My wracamy do państwa za kilka chwil.